Harmidom, zarówno jak i inne kreskówki, jest robiony przez ludzi, a nie przez roboty. A co za tym idzie, w nim również się pojawiają błędy, które powstały podczas robienia animacji. A takim pierwszym błędem będzie scena, gdzie to przy drzewie widzimy piłkę. Ale jak tylko dostajemy kolejne ujęcie tej sceny z oddali, to przy drzewie zaczyna brakować piłki. A to jest dopiero pierwszy błąd z listy naszych błędów. Ała! Poparzenie i ukąszenie! Skok na bombę! Tak więc rozsiądź się wygodnie, zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, a my już przechodzimy do kolejnego błędu. Czy wiedzieliście o tym, że aparaty potrafią się stawać niewidzialne? A to jest świetnie pokazane w tej scenie, gdzie to Hirek, będąc na strychu, trzyma aparat w ręce, ale już w momencie upadku na ziemię aparatu nie ma. Po czym dostajemy zbliżenie na rękę Hirka i tu właśnie się dzieje magia, bo ten pokazuje nam aparat. To ja w sumie nie wiem, gdzie on musiał trzymać ten aparat. Że w jednej scenie on jest, potem nie ma i znowu on jest. Kolejny błąd musicie znaleźć sami. Czy zauważyliście to, że Hirek najpierw miał kask na głowie, ale potem magicznie mu on zniknął? Jak wiecie, Hania ma mega fioła na punkcie swojego telefonu. No i telefon, jak to każdy telefon, z tyłu siebie posiada kamerę. I jej telefon też na ogół posiadał tą kamerę. Ale czemu mówię, że na ogół? Bo już w kolejnej scenie tej kamery nie ma. Jej telefon chyba działa bardzo podobnie jak aparat Hirka. Raz jest, a po chwili tego już nie ma. Ale ten aparat w telefonie to jest tylko i wyłącznie malutki szczególik, który twórcy przegapili. Ale oprócz tego też przegapili coś znacznie większego. Mianowicie w jednym z odcinków ktoś Hirkowi podjadał jedzenie z lodówki i w ramach odwetu postanowił zastawić pułapkę w lodówce na takiego złodziejaszka. No i wewnątrz tej lodówki postawił wielkiego arbuza, który miał spaść na nogi takiemu podjadaczowi. No i on spadł na nogę Hili, przez co trafiła ona do gipsu. I przez cały odcinek ona miała nogę w gipsie, do momentu aż Hila znowu nie spojrzała do lodówki. Bo tutaj czysto widzimy, że ma na sobie dwie skarpetki, a nie jedną i gips, jak to miała wcześniej. Następny błąd towarzyszy Hani i Honi, które to odliczały dni w kalendarzu do swojego serialu. I myślę, że każdy z was widzowie widzi tutaj aktualnie błąd, no bo myślę, że jednak wiecie, ile dni ma miesiąc. I podpowiem wam, że miesiąc na pewno nie ma 35 dni, tak jak jest tutaj pokazane. Jak wiecie, Hania na ogół nosi niebieskie papcie, albo buty. W sumie to nie wiem, czy to są papcie czy buty, ale w każdym bądź razie ma je niebieskie. I w pewnej scenie, kiedy reszta rodzinki ją przywiązała do krzesła, też miała na sobie niebieskie papcie. Ale dosłownie chwilę później, gdy mamy scenę, jak ją niosą z tym krzesłem, to jej papcie się przemieniają w czarne. Kiedy i jak to się stało, to nie wiem. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i przypominam o zostawieniu tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji, bo to nic ciebie nie kosztuje, a warto. Trzymajcie się, na razie, cześć.